Witam i zapraszam do lektury polskiego gnostyka, antropozofa i tłumacza pana Jerzego Prokopiuka pod tytułem Matrix, czyli okultystyczny bruk. Książka Matrix zawiera na przykład zbiór esejów i każdy rozdział jest o czymś innym. Ja się skupię w tym wideo na tematach religii, magii, astrologii. Są na tym świecie rzeczy, o których nie śniło się nie tylko filozofom, ale nawet twórcom filmowych hitów pokroju Matrixa. Na przestrzeni pokoleń ludzkość była świadkiem manifestacji mocy tak niezwykłych, że wprawiłyby one w osłupienie nawet serialowego Foxa Muldera. Co byś powiedział, gdybyś na ulicy ujrzał 18-wiecznego hrabiego Saint-Germain, wyglądającego jak przeciętny 30-latek? Kim tak naprawdę był Faust? Co się kryje tuż za zasięgiem wzroku, na skraju naszego widzenia i znika w momencie, gdy próbujemy na to spojrzeć? Autor porusza temat Matrixa, czyli film i rzeczywistość, w której żyjemy, jeśli wierzyć braminom Indii, twórcy buddyzmu i antycznego gnostycyzmu. Już mędrcy Rishi w starożytnych Indiach sformułowali pojęcie świata jako Mai, kosmicznego złudzenia, w które uwikłany jest człowiek. Stąd mogą pochodzić korzenie filmu Matrix, również z buddyzmu, że nasz świat jest bez reszty przeniknięty cierpieniem, jak świat Matrixa. Autor uważa, że prawdziwym źródłem inspiracji ideowej tego filmu jest antyczny gnostycyzm i jego mit, z przedłużeniami takimi jak wielka religia światowa, czyli manicheizm i różne formy średniowiecznego neomanicheizmu. Przede wszystkim kataryzm. Matrix według autora jest rodzaju żeńskiego, bo znaczenie słowa Matrix to przede wszystkim łono, coś co zawiera i nadaje czemuś kształt. Sam Schopenhauer twierdził, że światem rządzi wszechpotężna wola, bezmyślna i kapryśna, niczym nie jedna kobieta. Chociaż dla Schopenhauera wzorcem niewątpliwie była jego własna tyrańska i kapryśna matka. Matrix powraca w przypadku Helen Schutzmann, która była przedmiotem channelingu i otrzymywała komunikaty od istoty przedstawiającej się jako Jezus Chrystus. Ten oto Jezus prezentował prosty i wyrafinowany światopogląd, według którego ludzie żyją w wytworzonym przez nasz gatunek wskutek upadku świecie, będącym snem koszmarem, który perpetuują kolejne pokolenia. Bóg w raju uśpił Adama, ale nigdzie nie jest powiedziane, że go zbudził. Ludzkość ma jeden cel – obudzić się z tego koszmarnego snu. Elementy gnostyckie w filmie Matrix autor widzi w przeciwstawieniu Boga i świata duchowego nieświadomemu demiurgowi, Jahwe, i światu materialnemu. Wrogości wobec świata jako więzienia ludzi, duchu ludzkim jako niewolniku duszy i ciała, wyzwolenie ze świata materialnego poprzez gnozę, skrajny ascetyzm lub libertynizm zwrócony przeciwko moralności tego świata oraz indywidualizm i pluralizm oparty na zasadzie wolności. Matrix to współczesna wersja mitu gnostyckiego w epoce naukowo-technicznej, materialistycznej. To jest apokaliptycznej. W Matrixie Demiurg to kreatorzy świata Matrix, świata ułudy. To sen i więzienie. Ludzie są w nim na poziomach wyższych jaźni, czyli Morfeusz i jego towarzysze. Neo też i niższych w świecie wirtualnym. Ci pierwsi są realni, a drudzy istnieją tylko względem innych i świata materialnego. Szczególna analogia to mit zbawcy i zbawienia oraz wybrany Neo i jego misja. W gnostycyzmie chrześcijańskim Chrystus Jezus miał wyzwolić ludzi ducha ze świata materii. Zapowiadał go Jan Chrzciciel, którego odpowiednikiem w Matrixie jest Morfeusz. Jezus jako człowiek w chwili chrztu w Jordanie został przeniknięty przez Chrystusa jako Syna Bożego i w 3 lata zbawiony. Neo jako zwykły człowiek staje się wcieleniem swego wyższego ja, przenoszonym i wreszcie przeniesionym do nieba. Kuchenna wróżka z Matrixa to odpowiednik antycznej Sybilli. W starym gnostycyzmie i Matrixie o zbawieniu decyduje jedność wiary i poznania oraz miłość. Zbawca z Matrixa ma swojego Judasza i Marię Magdalenę. To Maria Magdalena jako pierwsza pojawiła się u grobu Chrystusa Jezusa i spotkała ukochanego. Tak w Matrixie Trinity przywraca zbawcy życie całując go. Tylko miłość może pokonać śmierć i dać nowe życie. Фильм «Матрикс» есть затем фильмом гностицким. Но прежде чем поговорить о Ватикане, очень важно рассмотреть гностический миф, который считается базовым в большинстве тайных орденов и масонских лож. И поможет нам в этом Голливуд. Гностический миф разделяет библейского бога на двух богов – высшего непознаваемого благого бога Отца и злого бога Творца – Демиурга. Мир, в котором мы живем, сотворен злым богом. Он является тюрьмой для человека и оценивается как зло. При этом в человеке есть божественная искра, дух, который должен освободиться из материального мира и вернуться к Богу Отцу. Люцифер – это посланник благого Бога. Он проник в рай под видом змея и побудил первых людей вкусить от древа познания добра и зла. Благодаря этому они увидели, что являются марионетками злого Демиурга, и рай – это на самом деле тюрьма, в которой их держат. По этому же сценарию пишется большинство голливудских антиутопий. «Шоу Трумэна», «Матрица», «Обливион», «Эквилибриум», «В значит Вендетта», «Голодные игры».
Сюжет всех этих картин на самом деле очень похож. Первый мотив. В мире произошла война, в результате которой власть захватил тиран. Второй мотив. Главный герой живет в тюрьме и иногда даже не подозревает об этом. Третий мотив. К герою приходит посланник, который открывает герою глаза, сообщая его бедственном положении. Четвертый мотив. Герой восстает против угнетающего тирана, чтобы завоевать свободу. Казалось бы, зачем капиталистической системе копать под саму себя, снимая такие фильмы? Ответ прост. Глобализация и упразднение государств, а еще права человека как повод для вмешательства во внутренние дела других государств. Так что свержение власти народом любой страны будет глобалистам на руку. Но здесь есть определенная подмена понятий. Государство – это не главный злодей. То или иное государство для местных клановых группировок – инструмент для достижения своих целей. А глобальные кланы, как правило, заинтересованы в поглощении или уничтожении местных. Садхгуру, которого Герман Греф пригласил на экономический форум, сказал так. «И вот так каждый человек на этой планете будет жить, если технологии будут разрастаться без ограничителей и других барьеров, которые могут наложить некоторое правительство. Но идея национальных границ тоже станет бессмысленна. Это и станет будущим всего мира». Цифровое общество – это и есть демонтаж государства и демонтаж суверенитета, когда власть передается над государственным структурам. Понятно, что демонтаж пройдет безболезненно, если люди сами захотят упразднения государства, а для этого их нужно морально подготовить. И в фильмах-антиутопиях дается конкретное указание на то, что система – не что иное, как государство. So let's just start from the foundations. The faithful of this religion believe that there is a true God that's not material, it's not physical, it's purely spiritual. It's the absolute idea, or the spirit, or whatever you want to call it. But they also believe that there was a split in the heavens, and from this split you get shards of the true God cast into the ether. The demiurge, the devil, then creates the material realm, this world we inhabit, as a prison for the shards of the true God. So if you think about the Matrix, we're all in this fantasy world that's not real, we just think it is, and Agent Smith, the Demiurge, is trying to prevent us from realizing what we are. We are God. We don't know we're God, but if we realize that we are, we will see the code in the Matrix and win. But what this means is that the material world, and every single one of us in it, are shards of the idea, God. And God's purpose, our purpose, is to come back together as one and realize that we are God. In effect, God is trying to remember that he is God. So how do we remember that we're God? Well, the way we do that is through understanding, knowledge, divine gnosis, that God is non-material. He's therefore purely an idea, the idea. So we need knowledge, divine gnosis, of this idea. Hence, the religion is called Gnosticism, or maybe Hermeticism, which is similar. When we realize that we are God, that part is gnosis, and our pursuit of knowledge will lead us to the idea, so our objective is to acquire knowledge of God, Gnosticism. Pan z kanału Tik History poruszył temat Bogami jesteście. Czy Bogami jesteśmy? Tak samo jak pan Prokopiuk w 11 rozdziale tej książki. 3 razy w Biblii można znaleźć to określenie. Wąż interpretowany jako Lucyfer mówi to Ewie, ale używa liczby pojedynczej Bóg. Wtedy rzekł wąż do niewiasty. Na pewno nie umrzecie. Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc tego drzewa, otworzył się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Chociaż na gruncie antycznego jachwizmu jest tylko jeden Bóg, a jeśli są bogami, to są Eo i Pso demonami. Ja rzekłem, jesteście bogami i wszyscy synami Najwyższego. Jezus sam stwierdza, że bogami można nazwać tych, do których doszło Słowo Boże, którzy żyją nie samym chlebem. Odpowiedział im Jezus. Czyż nie napisano w waszym prawie? Ja rzekłem, bogami jesteście. Pan Prokopiuk, bogami jesteście, interpretuje w świetle jego zainteresowań antropozofią Rudolfa Steinera i psychologią analityczną Karla Gustawa Junga. Jung uważa, że człowiek rozwija się, kiedy czerpie z nieświadomości zbiorowej, ale tak, że nie ulega rezygnacji ze swojego własnego ja i nie odcina się zupełnie od jakichkolwiek inspiracji głębinowych. Bycie otwartym na te inspiracje tak, by nas nie zdominowały i nie zniszczyły, czyli droga środka. Jest tu też pokusa demoniczna, gdy ego identyfikuje się z jaźnią, czy część identyfikuje się z całością. Stąd w szpitalach psychiatrycznych są ludzie podający się za Napoleona czy Chrystusa.
Triadyczna wizja człowieka, składającego się z ciała, duszy i ducha, została wyeliminowana z chrześcijaństwa. Została tylko dualistyczna, czyli ciało i dusza. Pewien zakonnik katolicki, George Montek, doznał Ducha Świętego jako swojego własnego ducha, nie jako istoty trzeciej osoby Trójcy Świętej. Sami apostołowie są przedstawieni z płomieniem Ducha Świętego nad głową, ale nie jest to kolektywny duch, tylko indywidualny. Pan Prokopiuk pisze o duchu jako: duch jest doświadczany przez człowieka jako ja, jest odrębny od ciała i duszy człowieka, chociaż je przenika, jest ich podstawą. Człowiek to istota triadyczna, jest duchem, który w każdej inkarnacji kreuje duszę i dobiera ciało. Pan Prokopiuk dalej pisze, że życie duchowe, zgodnie z modelem danym przez Chrystusa jako Zbawiciela, jest przemianą człowieka, czyli jego ja, duszy i ciała, przez ducha. Ja się tutaj zgadzam absolutnie, stan naszego ciała i sfery emocjonalnej to najlepsze odbicie naszego ducha. Dlatego między bajki wkładam takie teksty jak: nie liczy się wygląd, a wnętrze, bo właśnie wnętrze odbija się na wyglądzie, niestety. Znają Państwo hrabiego de Saint-Germain? Wywarł przecież ogromny wpływ na kulturę i sztukę, a mało wiadomo o jego prawdziwym pochodzeniu. Człowiek zagadka, bo nigdy nie odkryto jego właściwego pochodzenia ani ojczyzny. Miał też bardzo dobrze się zakonserwować. Do tego stopnia, że w wieku 60 lat miał wyglądać na 30. Nosił, jak naliczono, 32 nazwiska. Wiele podróżował, gdzie tylko nie bywał, w jakich kręgach się nie obracał i kogo nie znał. Rudolf Steiner, twórca antropozofii, rozwiązał zagadkę tajemniczego hrabiego de Saint-Germain. W taki sposób, cytuję dosłownie: w ostatnim rozdziale Ewangelii według świętego Jana Chrystus zmartwychwstały powierza świętemu Piotrowi misję pasania swych owieczek. To jest patronat nad kościołem ezoterycznym, instytucjonalnym. A wtedy Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy wsparł się o pierś Jezusa i zapytał: Panie, któż jest ten, co Cię wyda? Według Steinera jest to zmartwychwstały Łazarz jako święty Jan Ewangelista. A Piotr, widząc go, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym? Rzecze mu Jezus: a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź ze mną. Więc rozeszła się wśród braci ta wieść, że ów uczeń nie umrze. Wszakże Jezus nie powiedział, że nie umrze, lecz: a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Wydarzenie to Steiner przedstawia jako powierzenie świętemu Janowi misji opieki nad chrześcijaństwem ezoterycznym aż do paruzji. Według Steinera święty Jan nie umarł, tylko reinkarnuje się co stulecie, czuwając nad gnozą chrześcijańską. Znane są jego dwa wcielenia: Christian Rosenkreuz, twórca Różokrzyża, i hrabia de Saint-Germain. Celem aktywności hrabiego było patronowanie chrześcijaństwa ezoterycznego, jego przejawów w wolnomularstwie, dokonanie łagodnego przejścia od rządów feudalnych do rządów kmieszczaństwa, to jest zapobieżenie wybuchowi rewolucji. Nie powiodła się jednak jego misja budowy Królestwa Bożego na ziemi. Po raz kolejny siły demoniczne zwyciężyły. Autor tej książki, pan Jerzy Prokopiuk, sam nazywa się heretykiem. Dla pana Prokopiuka herezja to prawo do wolnego wyboru własnego światopoglądu, własnej drogi życia. Heretyk według niego to człowiek, który domaga się dla siebie wrodzonego człowieczeństwu prawa do wolności. Nazywa herezję jeszcze drożdżami każdej religii i herezja może zdegradować się w sekciarstwo, czyli według etymologii podążanie za czymś. I, jak pan Prokopiuk pisze, cytuję, na tej zasadzie największą sektą w Europie jest Kościół katolicki. Uważa też, że gdyby chrześcijaństwo potrafiło znaleźć mianownik życia chrześcijańskiego, a przestało się kłócić o poglądy, najprawdopodobniej nastąpiłoby odrodzenie. Dla niego życie chrześcijańskie to coś, co zostało zapomniane przez kościoły biurokratyczne, czyli tradycja gnostyczna głosząca rozwój człowieka kosmosu jako pewien trójkąt, triadę życia, śmierci i zmartwychwstania. Ta triada jako proces rozwoju w połączeniu z totalnym przebaczeniem, miłością do bliźniego i Boga, to rdzeń chrześcijaństwa. Wszystko inne, jak powiadają, jest od diabła. Mówi on też, że chrześcijaństwo zaniedbało życie duchowe, zabroniono czytania Biblii, ustalono, czym jest ortodoksja, a czym herezja. W sekciarstwie jako zło pan Prokopiuk widzi twierdzenie, że ma się monopol na prawdę. Pan Prokopiuk jest gnostykiem, więc dużo jest w tej książce o gnozie. Gnoza według encyklopedii PWN to, cytuję, gnoza, greckie gnosis, wiedza, poznanie, swoisty rodzaj wiedzy uzyskanej z poznania opartego na intuicji i kontemplacji, w odróżnieniu od wiedzy wynikającej z uczenia się i doświadczenia zmysłowego. Pan Prokopiuk dalej podaje definicję gnozy też, ale najlepiej jest ją pojąć na przykładach i świetny przykład gnozy podaje w wywiadzie z Kurierem Porannym na stronie 46, jak to ludzie odchodzą od praw na mocy autorytetu. Ja przeczytam dosłownie. Na pytanie, jak postrzega pan zjawisko, które zwykliśmy nazywać gnozą popularną, czy film pod tytułem Z Archiwum X to już ta wspomniana wyżej atmosfera gnozy? Pan Prokopiuk odpowiada: o płotki. Naturalnie ma to charakter popularny, ale o czym mówi na pewno? Chyba o tym, że w każdym człowieku, chociażby na minimalnym poziomie, istnieje potrzeba doświadczenia światów wyższego rzędu. Sądzę bowiem, że żyjemy w epoce przełomowej, w tym sensie, że nie tylko apokaliptycznej, choć kto wie,
Może także, ale przełomowe i dlatego, że ludzie odchodzą od wiary rozumianej jako w cudzysłowie przyjmowanie do akceptującej wiadomości, cudzysłów zamknąć, prawd na mocy autorytetu jakiejś osoby bądź instytucji. Ludzie nie odchodzą wszakże od wiary wyższego rzędu, a przeciwnie, domagają się jej. Nie odchodzą od tej wiary, którą Słowacki nazwał, w cudzysłowie, wiarą widzącą, cudzysłów zamknąć, która nie jest sprawą autorytetu osobowego lub instytucjonalnego, lecz jest otwarciem serca, okultyści powiedzieliby czakramu serca, naprawdę wyższego rzędu. I nie tylko otwarciem, ale też oczekiwaniem, że prawdy te rzeczywiście się objawią. I to jest gnoza. Czyli innymi słowy, mamy do czynienia z procesem, który skłonny byłbym nazwać inicjacją całej ludzkości. Oczywiście stopniową, nie musi to od razu dotyczyć wszystkich. To z kolei łączy się z paruzją. Żyjemy bowiem w moim przekonaniu w czasach powtórnego przyjścia Chrystusa. Nie fizycznego, wbrew różnego rodzaju antychrystom, którzy pojawiają się dzisiaj w ciałach i twierdzą, że są Chrystusami ponownie wcielonymi. Żyjemy w czasach przygotowania na spotkanie z Chrystusem żyjącym w świecie eterycznym. Tym, który po raz pierwszy objawił się Szawłowi na drodze do Damaszku. Pan Prokopiuk uważa też, że żyjemy w czasach apokalipsy, bo stan naszej cywilizacji wskazuje na to, że wszystko w niej dojrzało do katastrofy. Od religii po moralność, sztukę z muzyką, to leci w przepaść. Starożytni gnostycy mieli też inne spojrzenie na dobroć Jahwe, na przykład wyobrażenie o upadku pewnej istoty boskiej Sofia lub Enoja. Upadła i przykuta do materii przez moce ciemności, demiurga i archontów. Symbolizuje w cudzysłowie duszę nadkosmiczną lub pneumę. Misję jej zbawienia pełni inna istota duchowa, Soter, Zbawiciel, lub Monogenes, Jednorodzony, również pochodząca od Boga Ojca, przybyła ze świata światłości. Demiurg, w cudzysłowie poroniony płód Sofii, w gnostycyzmie, symbol niższego świata, oddzielonego od Boga, przez gnostyków najczęściej identyfikowany z żydowskim Bogiem Jahwe, pojawia się w Corpus Hermeticum 13 jako najwyższy Bóg, a nie władca ciemności, z którym człowiek przebóstwiony staje się jednością, jako Stwórca, któremu należy się wszelka cześć. To niezwykłe w gnostycyzmie, bo gnostycy starożytni negatywnie oceniali postacie i istoty, które w Starym Testamencie były przez autorów pozytywnie oceniane, np. Jahwe i patriarchowie. Pozytywnie oceniali węża jako zamaskowanego Zbawiciela, który przynosi gnozę, a w Kainie widzieli człowieka skrzywdzonego przez demiurga. W centrum własnego serca, czyli swojej indywidualności, człowiek odkrywa drzewo kosmiczne, czyli drzewo życia i drzewo poznania. W nim wypucha drzewo w eksplozji krzyża o sześciu ramionach. Z serca siedziby wyższego ja wyrasta krzyż sześcioramienny, łączący niebo i ziemię. Krzyż ten jest zarazem drzewem rozrastającym się w nieskończoność zawartym w kuli, której centrum jest wszędzie, a granice nigdzie. Trudno znaleźć lepszy symbol bóstwa niż drzewo kosmiczne, które wraz z kosmiczną górą pełni funkcję drabiny łączącej trzy światy. Niebo, ziemię i podziemie. Światy te zawiera w sobie i człowiek, i uniwersum. Według Bemego nawet samo bóstwo. Drzewo kosmiczne jako drzewo życia to symbol urodzajności i płodności oraz miejsce spotkania Boga Ojca z boginią Matką. Ich zjednoczenie daje życie, a życiodajne płyny zapewniają regenerację wszelkiego życia. Stąd kult bogini Matki i młodego Boga, jej męża i zarazem syna, który umierał zimą i odradzał się na wiosnę, aby jak drzewo latem rozkwitnąć z Matką kochanką. Dla zapoznania się z drzewem kabalistycznym, tym znanym w Europie, do którego pan Prokopiuk teraz będzie nawiązywał, polecam książkę Diane Fortune Mistyczna Kabała. Nasiono zawiera w sobie drzewo. Tak według kabalistów ukryty świat Boga zawiera całe stworzenie. Sefiroty łączą ukrytego z ludźmi i ziemią. Człowiek stanowi też drzewo odwrócone. Drzewo kosmiczne ma szczególny charakter jako drzewo ofiary. Ofiara to nieodzowny warunek inicjacji i drzewo kosmiczne przyjmuje rolę narzędzia męki. Na przykład Bóg Oden zwisał z niego i cierpiał 9 dni i nocy. Poświęcenie się Jezusa, właściwie poświęcenie Jezusa przez Chrystusa, czyli Syn Boży składający siebie w ofierze jako Syn Człowieczy, to według autora jedna z, w cudzysłowie, heretyckich wersji tego wydarzenia. Adam i Ewa nie popełnili grzechu, bo przed zjedzeniem owocu drzewa poznania dobra i zła nie rozróżniali go. Jeśli przez grzech rozumieć świadomy wybór zła zamiast dobra, mógł to też być spisek Jahwe z wężem. Bo jak wszechwiedzący Bóg nie mógł przewidzieć nieposłuszeństwa Adama i Ewy, by wypędzić ich z raju? Bo doskonałość można uzyskać tylko przez czyny i cierpienia. Nowe spojrzenie na 10 przykazań przedstawia francuski teolog André Chorca, naprawdę nie potrafię wymówić tego nazwiska, że 10 przykazań w ich języku oryginalnym to raczej teksty deklaratywne niż norma prawna. Słowa zachęty, a nie nakazy i zakazy. Autor zachęca do przyjrzenia się tym przykazaniom nowym okiem. Ja będę czytać dosłownie z książki. Przykazanie pierwsze. Ja jestem Adonai, Jahwe, twój Elohim, który cię wywiódł z Misraim, Egiptu, z domu niewoli.
Nie będziesz miał cudzych Elohim obok mnie. Przykazanie to, czy raczej wezwanie, jest manifestem wolności człowieka, wyzwoleniem go z wielości rzeczy i od wielości bóstw politeistycznych, ku wolności, jak udaje mu Bóg jedyny, zarazem transcendentny i immanentny. Przykazanie drugie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. Dalsza część tego przykazania mówi o karze za jego nieprzestrzeganie i o łasce dla tych, którzy je przestrzegają. Religia biblijna była religią inspirowaną, religią słowa, stąd Bóg objawiający się Hebrajczykom był głosem przemawiającym do swych wiernych, a nie obrazem. To właśnie pogańscy bogowie politeistyczni, immanentnie związani z naturą, manifestowali się w obrazach, rzeźbionych czy malowanych. Przykazanie trzecie. Nie będziesz wzywał imienia Adonai Jahwe, twego Elohim, do czczych rzeczy. Moc Boga wyraża się w świętości Jego imienia. To też imię to musi być chronione. Przede wszystkim przed nadużywaniem Go w ramach praktyk magicznych. Pamiętać bowiem trzeba, że Jahwe pozostaje, poprzez swój lud wybrany, Jego oblubienicę, w nieustannej walce z prastarą boginią Wielką Matką, której wyznawcy czczą ją także, uciekając się do magii. Przykazanie czwarte. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem ku czci Adonai Jahwe, Elohim twego. Bóg miał stworzyć świat w 6 dni, a 7 spoczął. Człowiek zaś, żyjąc zgodnie z tym przykazaniem, ma powtarzać ów boski wzorzec z illud tempore. Oto przykład korespondencji między makrokosmosem a mikrokosmosem. Przykazanie to ponadto ma na celu zachowanie równowagi między zadaniem człowieka na ziemi, a jego powiązaniem z niebem. Przykazanie piąte. Czcij ojca swego i matkę swoją. Pierwsze z przykazań odnoszących się do spraw wewnątrzludzkich. W gruncie rzeczy dotyczy nie tylko relacji międzypokoleniowych, lecz w sensie szerszym wszystkich stosunków międzyludzkich. Dodać jednak trzeba, że w obrębie 3 ludów księgi przykazanie ma to charakter zdecydowanie patriarchalny. Przykazanie szóste. Nie będziesz zabijał. O ile w przykazaniu poprzednim Bóg zdaje się mieć na względzie samo życie, o tyle tu ma je na uwadze pośrednio. Poprzez zagrożenie śmiercią. Niestety z wielkim bólem dodać trzeba, że w przypadku tego przykazania i przykazania następnego my, ludzie, dopuszczamy się winnej częściej. Okiełznanie popędu agresji i popędu seksualnego przychodzi nam najtrudniej. Homo sapiens jest, jak wiadomo, rodzajem najbardziej krwiożerczym i zarazem najbardziej rozpustnym w swym aspekcie zwierzęcym. Co gorsze, religie księgi niekiedy nawet wzmogły jego tendencje agresywne. Przykazanie 7. Nie będziesz cudzołożył. Poliwalencja seksualna człowieka jako fundament jego erotyki może śmiało iść w zawody z jego fanatyczną agresywnością. Rzecz znamienna. Oto religie biblijne, jako twory społeczeństw patriarchalnych męskich, skoncentrowały się przede wszystkim na hamowaniu popędu seksualnego, w daleko mniejszym stopniu zaś na ograniczeniu popędu agresji. Tylko nostalgicznie można wspomnieć o społeczeństwach matriarchalnych, których bogini matka była przede wszystkim patronką miłości, choć jej nie brakowało pewnej wojowniczości. A wiemy, jak bardzo tłumienie popędu seksualnego sprzyja inflacji popędu agresji. Przykazanie 8. Nie będziesz kradł. Z pozoru przykazanie to niemal sakralizuje prawo własności rozwiniętych społeczeństw. Społeczności łowieckie czy myśliwskie nie traktują go jako świętości. W szerszym wszakże znaczeniu sankcjonuje ono ludzką wolność ekspansji. Wolność jeszcze prymitywną, ale już torującą człowiekowi drogę do wolności miłowania i do pojawienia się poczucia odpowiedzialności. Szczególnym przypadkiem kradzieży jest kradzież imienia Bożego. Zastąpienie go w wielu językach przez imiona bogów pogańskich. Przykazanie 9. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstw jako świadek. Bóg jest prawdą najwyższą, ale jego przeciwnik, jak wiemy, nazwany został ojcem kłamstwa. Ludzie więc mają służyć prawdzie, będącej rzeczywistością najwyższą, bo duchową, a nie złudzeniu iluzji, z jaką wiąże się kłamstwo. Z przykazaniem tym Shourikai, autor nie tej książki Pan Prokopiuk, tylko Andre. Z przykazaniem tym Andre łączy kwestię oskarżenia Żydów przez chrześcijan o, jak powiada, niemożliwe bogobójstwo. Przytacza też wstrząsające zestawienie odpowiednich paragrafów rzymskokatolickiego prawa kanonicznego z prawami hitlerowskimi wymierzonymi przeciwko Żydom. Trzeba było dopiero Shoah, pisze, aby Kościół zawrócił z drogi fałszywego świadectwa. Przykazanie 10. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Pożądanie, o którym mowa w tym przykazaniu, należy, wbrew konkretnym wyliczonym w nim przykładom, rozumieć w najszerszym znaczeniu,
Chodzi tu o przywiązanie się do rzeczy czy osób w ogóle, w przyszłości i w Oriencie i na Zachodzie. Zalecenie to stanie się fundamentem askezy jako warunku wstępnego zarówno gnozy, jak i mistyki i białej magii. Nie zmienia to faktu, że Bóg stawia je jako ideał przed wszystkimi ludźmi. Autorowi wydaje się, że jest to boska instrukcja, którą Stwórca daje eksperymentalnie grupie ludzi, która ma wskazać im ideał pełnego społeczeństwa i jego realizację poprzez budowę ja jako centrum duszy ludzkiej związanej ze swym Bogiem. Pan Prokopiuk porusza jeszcze astrologię, którą według niego trzeba rozumieć przede wszystkim symbolicznie. Horoskop można porównać ze snem. Również on zawiera symbole zbiorowe, ale przefiltrowane, w cudzysłowie przefiltrowane, przez indywidualną psychikę jego nosiciela. Peter Orban pisał o tym, że człowiek żyje w świecie upadłym i jest winien, a astrologia zajmuje się tym, co upadło, tym, co człowiek stracił, imieniem i jak można go szukać. Wina Adama i Ewy nie tkwiła w tym, że spróbowali owocu, ale w przekonaniu, że nagość jest czymś złym, co trzeba wyrzucić z siebie na zewnątrz. Adam wini Ewę, Ewa węża. Teraz wina człowieka należy do węża, zachował ją dla siebie. Według Orbana rajski wąż to wąż zodiaku, 12 jego znaków, jak rodzajów winy człowieka. W znaku barana jest to wina porywczego gniewu. W znaku byka wina gnuśności, samouwięzienia. W znaku bliźniąt wina nieważności, niezaangażowania i nieodpowiedzialności. W znaku raka wina tyranii. W znaku lwa wina egoizmu, braku serca. W znaku panny wina pozornej świętości. W znaku wagi wina tchórzostwa. W znaku skorpiona wina zabójstwa i samobójstwa. W znaku strzelca wina pychy. W znaku koziorożca wina dyktatury. W znaku wodnika wina pogardy dla człowieka, wraz z nią marzycielstwa, a w znaku ryb wina ofiary. Teraz ja dorzucę od siebie to, że zodiak to rzeczywiście droga od barana do panny. Człowiek jest skupiony bardziej na sobie, od wagi do ryb, wychodzi do innych. Najlepiej każdy archetyp tłumaczy pani, której imienia nie znam, na kanale Słoneczna Świadomość. Link do jej kanału zamieszczam w opisie. Dla tych, którzy nie uczyli się nigdy astrologii albo zetknęli się z nią tylko na stronach gazet w rubryce Horoskop na miesiąc, szybko wytłumaczę, co chodzi z tą winą i zodiakiem. W znaku barana wina to porywczy gniew i rzeczywiście barany szybko wpadają w gniew, sama jestem spod tego znaku i drobne rzeczy wyprowadzają mnie z równowagi. Hitler miał Merkurego w baranie, dlatego tak podnosił głos, jak mówił, aż wycierał sobie potem twarz chusteczką, bo tak jakby się zapalał. Baran to w końcu żywioł ognia. Vielleicht wird man zu denen sein, der es mir nicht verzeihen kann, dass ich die marxistischen Parteien vernichtete, aber mein Freund, ich hab die anderen genauso vernichtet. Wina w znaku byka to gnuśność, a byk w swoim negatywnym aspekcie to leń, tylko podkreślam negatywnym. Hitler był bykiem i niektórzy historycy określały go jako człowieka leniwego. W znaku bliźniąt wina nieważności. Niezaangażowanie i nieodpowiedzialności może wynikać z tego, że w pewnym aspekcie bliźnięta szybko tracą zainteresowanie, więc się nie angażują. W znaku raka wina tyranii. Raki to znaki bardzo empatyczne ogólnie, to w negatywnym aspekcie mogą być podejrzliwe, więc może ta tyrania pochodzić z bycia podejrzliwym. Do tego czwarty dom w kosmogramie, który odpowiada za rodzinę i dom, jest we władztwie raka, a bardzo często człowiek przejawia swoją tyraniczną naturę w domu. W znaku lwa jest to wina egoizmu, bo lwy to w cudzysłowie najwięksi narcyzi wśród innych znaków, bo w negatywnym aspekcie a lew to dumny narcyz, który nie pozwoli innym błyszczeć. W końcu lew to król dżungli, ale pamiętajmy, że jest to aspekt negatywny. W pozytywnym aspekcie lew dodaje pewności siebie innym. Bardzo często lwy wybierają specjalność, w której błyszczą. Ja znam dwa zodiakalne lwy i obaj wybrali konkretny zawód i rozwijają się w nim latami, tak jakby błyszczą w tym zawodzie. W znaku panny wina to wina pozornej świętości, bo panny w negatywnym aspekcie często osądzają innych, by inni nie osądzali ich pierwsi. W znaku wagi wina tchórzostwa może wynikać z tego, że waga ma skłonność do unikania konfrontacji i konfliktu, byle było miło. W skorpionie wina zabójstwa i samobójstwa, bo skorpion to dość mroczny znak, bardzo mściwy i pamiętliwy. W znaku strzelca wina pychy może wynikać z tego, że strzelca kojarzy się z dumą, może w negatywnym aspekcie aż z pychą. W koziorożcu wina dyktatury, bo koziorożce lubią strukturę, lubią jak jest porządek i wszystko jest na swoim miejscu. W znaku wodnika wina pogardy dla człowieka. Wodniki potrzebują dużo wolności, lubią otaczać się ludźmi o podobnych poglądach. Era wodnika ma ponoć być odejściem od pewnych schematów, czyli uwolnienie się i samowystarczalność. W znaku ryb wina ofiary, bo ryby w negatywnym aspekcie często stawiają się w pozycji ofiary. To tyle ode mnie, wracamy do książki.
Astroterapia Petera Urbana polega na konfrontacji pacjenta z tym aspektem węża, który w nim żyje, co ma doprowadzić do przemiany człowieka. W dalszej części jest nawet mowa o planetach i ich charakterystyce. Starożytni gnostycy opisywali zstępowanie duszy ludzkiej ze świata duchowego ku jej inkarnacji ziemskiej. Gdy zstępują dusze, ściągają wraz z sobą obojętność Saturna, zapalczywość Marsa, lubieżność Wenus, żądzę zysku Merkurego, pożądanie mocy Jupitera. Rzeczy te czynią w duszach zamęt, który czyni je niezdolnymi do używania własnej mocy i właściwych dla nich zdolności. Dla tych, co możliwe, mam nadzieję, zajmują się tarotem, na koniec zostawiam kartę wieży, czyli 16 arkan. Ogólne znaczenie wieży to coś nagłego. Mogą być nagłe wiadomości, coś się rozsypało bardzo szybko. Bo o ile w arkanie śmierć zmiany następują powoli, to w wieży błyskawicznie. O ile drzewo kosmiczne jest boskie zarówno w duchu, jak w naturze, to wieża jest tworem ludzkim. Drzewo jest wieczne, a wieża znajduje swoją śmierć. W tarocie jest to 16 arkan. 16 równa się 1 plus 6, czyli 7. A 7 to liczba słoneczna. Oznacza moc i pozytywne twórcze działanie. W siódmej karcie Rydwan widzimy wpływ Słońca w jego dobroczynnym aspekcie Heliosa. Tutaj widzimy surową potęgę kosmicznej energii, bez osłony bijącą w dół. Piorun jest też błyskiem wewnętrznej iluminacji, która niesie wolność oświecenia. Piorun czystej jaźni prymarnej duszy rozrywa i rozrzuca wszystkie struktury ego, bo symboliczne zwieńczenie gmachu często oznacza wierzchołek świadomości. Rozbijający piorun prawdy zaprzecza wszelkim poprzednim pojęciom. Świadomość człowieka zyskuje tu wreszcie bezpośredni kontakt z prymarnymi siłami ukrytego centrum. Światło niesione przez Lucyfera to żar boskiej świadomości w całej jej pełni. W sprawach światowych wieża może sugerować destrukcję jakiejś przestarzałej filozofii. Gdy umysł ludzki się rozwija, łatwo wchłania nowe idee i pojęcia, używając ich do wzniesienia struktury mentalnej, a gdy dojrzewa, zasady się utwierdzają i umysł traci zdolność do przyjmowania nowych treści, których nie potrafi łatwo wpasować w istniejącą strukturę. W ten sposób traci kontakt z dynamiką rzeczywistości, a życie jest stanem nieustającego płynięcia i żadna konstrukcja nie przeżyje, jeśli nie potrafi się przystosować. Bardzo polecam tę książkę dla wszystkich zainteresowanych okultystyczną tematyką. Polecam jeszcze jedną książkę pana Prokopiuka o gnozie i gnostycyzmie, którą czytałam kilka razy, a jej ogromnym atutem jest to, że jest bardzo krótka, bo ma tylko 48 stron. Ja dziękuję za uwagę i do następnego.